Zarośnie. Młotek mamy? Mamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Z tej strony Jacek Bubowska. Ja nie chcę! Pan Mateusz Kielc. Ja nie chcę. Przepraszam. Dobra, to tak, zaczynamy. Mamy przygotowane. Mierzyliśmy wczoraj, nie nagrywaliśmy wam. Ale zaczęliśmy już wczoraj. Ja nie chcę. Wiata jest? Jest. No jest. Mamy poznaczone niwelatorem, pomierzone metrem, kurde, zrobione perfekto. Teraz kolega Rafał, którego już znacie, nieraz występował z nami na odcinku. Oraz firma Budpol. I Ernestik, pozdrawiam. H40 bez limitów. Co robimy? W końcu przywiacie. Założę sobie na głowę. I tak, byliśmy po prowiant w postaci wody, betoniarki, piachu, cymentu i żwiru. Mamy mobilny serwis tynkarski, albo na przykład można robić wylewki. Musieliśmy wygrzebać Mausera. Zaraz posprząta się akurat, zanim Rafał przyjedzie. Jeszcze drugie rusztowanie musimy chytnąć na bok. I tak. W końcu ruszamy, tak? Dzisiaj jest plan zalać te słupki. Zalać słupki, dzisiaj jest plan. Dobra. Zalać słupki, plan i połapać je. O, żyto nawet rośnie. Ładny kłos. Ładny kłosik, zobacz. Ile pięterek? Ło, nie chcę mi się liczyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, 21. Maćko, zobacz. 7 ton. Maćko, gospodarz się ogląda, pozdrawiam cię w ryju. Takie żytko. To jest 7 ton z hektara. Populacyjne. Populacja. Bo z federów spadło rok temu. I się, kurwa, udało coś urosnąć. Zobacz. A tu przeżyto, chyba. Ja też żyto. Było skrócone. Nie było. A nie. Tu coś rośnie też. Jakieś ziorko. Bo to wszystko mój header tu stał i tak. Nie patrzcie na naszą konstrukcję rusztowania. BHP. Mieliśmy podpis BHP-owca. Bezpieczeństwo. Hamuje pracę. Nie róbcie tego w domu. Nie zalecamy, ale my musimy, bo nie ma innego wyjścia. No ale my nie robimy tego w domu. No właśnie, my robimy na polu. A to jest różnica. W Krakowie powiedzieli, że jest są na dworze, że jest są na polu, a my jesteśmy na dworze. A. No nie tak? No co, Stachu, idziemy na pole dzisiaj pakować piłę? Idziemy na pole. I tak. Wszystko jest przygotowane, widzicie? Nie wiem, czy wiecie, co to jest. Waserwoga. Niektórzy pewnie to wiedzą. Wężownica. Wężownica, no. Sieczkarnia, dobra. Czekamy na koparkowego Rafała, zaraz już się zbiera, a ja posprzątam ten burdel tutaj w tym czasie. No i maszyna kopie. Ale glina, zobaczcie. To jest trochę lepszej ziemi na górce, bo jest. Zbieraj, jak będzie dołek, to chuj. Bo tu wiesz, jest wywyższenie, to się tak wydaje, nie? O. Zbieraj i ciągnij. O, no i baja. I teraz jest zajebiście. Tu plac zebrany, Rafał już przerzuca, my wróciliśmy z rudami. No i bajka. Ja se to wyrównam później. Będzie. O. Chłopie, tu dobry ogródek będzie z tego. Jedziesz! Ja tu dobry ogródek z tego będzie teraz tej ziemi. Bo akurat... Co? No ja to się uprawi, wiesz. Randapik leci, jak to podrośnie. No i tak. Rafał koparką już pojechał. My jednak żebrówki nie kładziemy. Będziemy kładli łaty. I takie... Takie co? Łączniki będziemy dawać. Będziemy kręcili na Stachu Spawa. Ja ciąłem, teraz Stachu Spawa. Elektrownię rozłożoną ładujemy w krętarkę jedną i drugą, żeby wkręcać te łaty na wkręty.
Czas leci, tu ładnie wygarnięte. Piękną robotę Rafał zrobił. Wyrównał nam teren. Rusztowanie na 60 jedno. Drugie tam z Stachu spawa. No i co? No i robota idzie. Chcemy połapać te słupki. Słupki złapiemy i będziemy węzłem betoniarski uruchamiać. Będziemy zalewać. I co? I tak to wygląda. Bijemy łatę. Bijemy łatę. 4,90. Musi mieć. O kurwa, za krótka. Ta idzie na bok. Tam mamy w ustawie metra. Ściągnęliśmy tu z dachu łaty jeszcze. Tam akurat zostało trochę z garażu kiedyś. Czekało na swój moment. Akurat się przydadzą. Pytanie, czy mamy, czy ta dłuższa będzie. Ta jest dłuższa, czyli starczy, nie mam pojęcia. Czekaj! Ta powinna być teraz. Kurwa, kamerka mi na oczy spada. 10. 4,80 jest tu. 4,80 jest tu. 4,90 jest tu. Muszę wziąć klamastra i maznąć. O. Jeszcze raz zmierzę sobie. Piła niech się grzeje. I tak. 4,70 jest tu. Aha, aha. A. 4,80. No i co? 4,90 wychodzi tu. Tak, tniemy. I kręcimy. Dobrze gada. Piła się zagrzała. O! Ja nagrywam relację na Rolnikowa, a ty na Snapa. Pamiętniczek z wakacji. Trzymaj ty. Też idę. Ja idę na górę. Wezmę wkręty. Ta będzie dobra. U, krótkie te wkręty wziąłem, ale starczą. Tak? Ale czy to jest, czy nie jest? Czy nie? Ale jakaś leci. Wyślij se. Ciekawe, czy przyjdzie Robertek za mnie na pies. Będzie to na nic na nockę. Na nockę? Nie miał iść przyjść do mnie. Chuj, to powiedzą, że to będzie. Jak w mordę strzeli. 4,90 w środku. No i widziałeś, kurwa, gówna nie ma. Jest dobrze. Jest dobrze. Mi się wydaje, że na tej wysokości będziemy wszystkie tak łapać. Jeszcze raz? Na tej wysokości będziemy wszystkie łapać. Akurat jest rozczowanie na przyczepce. Nie, na linii złapiemy, równa linia jadą. Musi, tak przecież nie może być pod kątem, no bo jak? Nie, no wie. No. No też racja, bo słuchaj. Będzie wygodnie nam się robiło chociaż. Jedną będziemy przestawiać, a drugim będziemy przejeżdżać. No, ław krętarkę. Czekaj, no. Ściągnij delikatnie i już. Nie posiony. No i co, zostają zalać tylko suporki i tyle. Akurat zaczniemy od tych najwyższych i potem pójdzie. No i powiedz, że blaszki był zły pomysł. Dobry, no też można byłoby łaty kręcić wkręty. Jeden chuj by wyszedł tak naprawdę. Ale weź spawaj, tam. No to więcej, żeś się uspawał tutaj. No ale tu lepiej, wygodniej. No tak. No i zobacz, poprzeczka i można mówić i w piłę grać. Tam bramka jak na rugby będzie. Tam bym w sumie zrobił poprzeczkę niżej, to by była bramka idealna. No i git. Słuchaj, to co? Tego nie musimy przestawiać. Przejdziemy tym tam dalej. No.
z rusztowaniem. Nie? No. A na dach nie wejdziesz? Teraz na dach. Tylko że poczekaj, bo jak my to złożymy tak, tu, tu też by trzeba było poprzeczkę dać wzdłuż, nie? Jak wzdłuż? No tak. Między te, nie? No. Bo tak musimy też dać. Chyba. Żeby konstrukcja była. No tak musimy i też musimy dać tak tutaj, nie? Co? No. Co? Będzie tu lądował? Jeszcze nie wyrysowaliśmy 4H. Ja ci powiem jak to wstanie, jak to będzie dalej. Dobra. Kręcamy. Tero. Co? Nie. Przyspawałeś ty tam? Specjalne są, widzisz, takim, żeby nie pękało, wiesz, wycięcie, no. Na wylot. Na wylot niech będzie. To się wkręt odzyska jeszcze. Czekaj, wejdę do góry. Wejdę do góry. Tu chodzisz na lewo. Na lewo chodzisz? O. Pierdolisz przyczepką? Ta. Się zabić idzie. Lepiej stachu, żebyś się tam stary. Nie, no ty to masz doświadczenie, a ja nie. To mam? Doświadczenie na rusztowaniach. Ale to rusztowanie jest... Krzywo leży, to jest chuj. Dobra. Ładuj się na górę. Co tam działasz, to... Ty, to tak nie. Tak. Trzymaj, mocno. Pronto, pronto, mordo. Baja. Nie gada co chce. Elegancko. Mierzymy. Napnij, ja rozkręcę jeszcze. Dobra. Naciągnąłeś? No. No i prawie. No jest. Jest? Jak ja ci wkrętarkę podam? Kucnij se, żeby ci nie giwnęło. Nie, zejdę. To ja ci podam, bo i tak już tu nie muszę siedzieć. To zostanie, i tak już nie muszę tu być. To rusztowanie będziemy przestawiać teraz przecież, nie? Opa. Opa. Byłeś uroczy. Dobra. Się wbiło w ziemię i się tak przegibało. Dobra. Dobra. Na dwa palce tam. Na dwa palce jest. Kolejny etap prac. Zalewamy słupki. Żeby je usztywnić. Konstrukcja wtedy będzie po prostu nie do rozjebania. Tak
brzydko się wyrażę. Pierwszy słupek. Stelaż już jest wykonany, żeby zachować wszystkie... Zrzucę wiaderka. Jeszcze, zaraz, żeby zachować wszystkie... Dobra jest! By zachować wszystkie parametry, takie jak na dole, jak i u góry. Zastygnie. O! Lecie już prawie. Jest! Także wiaderko jedno niepotrzebne. Piotruś, postukaj młotkiem jeszcze w niego. Zrób wri... No! Dwa wiaderka duże i chuj. Zrób vibration. Ale jak to złapie, to... Widzę jak galaretka. Będzie czy jeszcze? Będzie. Będzie? Przestawiamy rusztowanie bliżej betoniarki. No tym ciągnikiem to odjechać, bo najlepiej na tym będzie dla nas. Uważaj, bo pies tam na wiosnę. Jutro. Tylko, że kurde ten. Wiaderko betonu mam niepotrzebnie. Dobra. Ile sypałeś cały worek, nie? No, tyle zdziebło zostało tam. No trzeba by przenieść chyba, nie? Ty, to tym dużym będziemy chyba... tym dużym rusztowaniem, nie? Duży. Bo tutaj to i ta. Duży, wody 60. Chyba, że to się najwyżej przyda do tego. Ale to... Nie sięgnę? Kurwa. Na 30, zalewamy jeszcze ten słupek, został do zalania. O, słyszycie dźwięk? Ja na węźle betoniarskim, Piotruś za pomocnika, Stachu za lewe dziury. I co jeszcze? Tamte zalane, ten zalany, ten zalany. Przeniesiemy duże rusztowanie tam i... Dobra. Gdzie? No i leży. Bierzemy.
w końcu budowlany. Z wentylacją, kurwa. Zobaczcie, jaki dźwięk piękny. I co? No i jest. Wiksa gra, pogoda dopisuje. Ja już jestem na buraka spalony. Stachu to samo. To znaczy, że chłopy robię na budowie. Dobra, chodź tu ściągnie. Prawdziwy rolnik. Co ściągnąć? No, jaki twardy plac. Kurwa, co tu trzeba? Nie trzeba nic kurwa kłaść, bo to tak twardo. Wada to będzie spływała jak szalona. Zobaczysz. No, i skacz, Stachu. Tak. No i jest. Co duże, teraz rusztowanie przenosimy, nie? Tak. Dźwigniemy rusztowanie i wsio. Chyba, że ten. Co? Odjadę i ten. Zdejmiemy z przyczepki, no bo pojadę już z ciągnikiem do domu. A ja samochodem cię przyjadę. No twoim przyjadę. To jadę tu, weźmiemy, skipujemy to rusztowanie, jadę i przestawimy to. No, przestawimy to. Potem jeszcze zostanie posprzątać i wsio. Graty posprzątamy i mamy na dzisiaj koniec roboty od godziny 8 rano. Już robimy, zaraz 12 strzeli. Gdybym miał krokwy, to tak już by nic więcej nie zrobił, bo musieli mu słupki wyschnąć jak należy. Słupki wyschną, to dopiero na tygodniu będziemy schowywali, nie? Teraz będziemy robili rozdzielacz w kombajnie i tak to będzie wyglądało. Dawaj, Piotruś, łap z jednej. Ja... Dziesiątka była by piękna w tym. W czym? No nie? Ale Piotr, wieś się tam. Jest chłop wielki tu. Tak, wiesz. Dobra, idź z jednej strony, ja z drugiej. No dawaj. Kurwa, dawaj temu, a nie. Jak tak dalej będzie robić, to się nie nauczy nigdy roboty. Opa. Wyskro przyczepkę już. Wody z Mausera nie było za wiele. Cały ciul. Nie, wody z Mausera nie było za wiele. Będziesz miał do podlewania. Tak. No chyba muszę nawet, bo kurwa przecież nie odepnę teraz tej przyczepki. Co? Nie odepnę przecież tej bitki. No i co, że nie odepniesz? No i ci nie zakradnie. No nie. No podlewania postawię tu z boku i tyle. Wężyk zostawię, wiaderkę i już. Ale twardy ten piasek, zbity chyba. Co? Do źródełka. Tak myślałem. Klasycznie, no skąd? No tam jest taki właśnie. Ale nie tam, gdzie myślisz. Bliżej. Koło źródełka, za źródełka piasku. Jak? Bo Piotr się pyta, skąd piasek. Tak. Mamy to! Wianeczek! Uuu! Nagrywamy odcinek, no kurwa, jak kominiarz, Rumun, złodziej, jeszcze kurwa, włosach mam beton, bo ten kurde dziad oblał mnie betonem. Co? I doktor albinista. Jak ja wyglądam, to jest szok. A już tam, dobra, to. Stachu! Mpy! To było, kurwa, kostka.
I co, zostawiamy, przestawimy rusztowanie dalej i tyle. Dobra, nagram normalnego snapa. Wianeczek! Gotowe. Skończyli na dzisiaj. Będzie. 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 Trzeba tylko posprzątać. Ale się zmienił plac. Zmienił się plac. Zacnie. W końcu idziemy pić teraz. Razem. Ja jak jutro się to będzie zachowywać? To? Podłapać, wieczorem trzeba sprawdzić. Ja też, wąsa. Co wąsa? A brodę? Brodkę też, ale to jutro, dzisiaj to mi się nie chce. Wąsa po kompaniu zawsze bez miękki, to sobie przyjadę. Rzadki, jak chuj. Piotryś? Piotryś to na Garcia ma ten wąs. No. Bo tu środek pusty, a tu jak zauważyłem, jak je zapuściłem se tu, to mógł właśnie wyglądać jak Hiszpan, kurwa. Tu i tak rośnie, mógł se kurwa kręcić.